Wyczułem artystyczną duszę. Cześć, Karolina. Ania, miło cię poznać. Będziesz performować? Co to za godzina, żeby organizować to o 11? 11 to najlepsza godzina na czytanie poezji. Jest tytus? Będzie. Bo widzieliśmy się wczoraj, właściwie to już było dzisiaj i umówiliśmy się tutaj. Rozgość się, poznaj wszystkich. Jedzenie jest w salonie po lewej stronie. Po co on mnie tutaj zaprosił? Ja pierdolę, co za miejsce. Muszę się napić. O, winko, winko. A może kieliszeczek winka dobrze mi zrobi? A może ja za dużo piję? Nauk, nauk. Oczywiście spóźniony. Czemu ja się w to pakuję? Kurde, dobrze wygląda. W ogóle po nim nie widać, że wczoraj piliśmy. O której się rozeszliśmy? Chyba już było jasno. Trzeba było zostać w domu i wytrzeźwieć. Jeszcze ta idiotka się do niego przykleiła. Na co ona liczy? Ciekawe, czy się przywita. Nie wiem, jak opisać, co do ciebie czuję. Spotkajmy się. Jebany Werther. Ci ludzie są straszni. Będę zaczynać. Pierdoleni poeci. Witam wszystkich na slamie poetyckim. Zapraszam pierwszego poetę na scenę. Kto miałby ochotę zacząć? Proszę. Zapraszam. Po 40 minutach biegu zapisuję wiersz. Żeby sobie udowodnić, że potrafię napisać coś dłuższego niż niedokończony SMS do ciebie. Teraz oczywiście się nie odezwie. Żałujesz, że odpisałaś. Bo w tej grze nie chodzi o troskę, tylko o to, kto potrafi dłużej wytrzymać pod wodą. A wczoraj był taki miły. Co ja tu w ogóle robię? Kolejny wiersz zatytułowałam Pasolini na cześć wielkiego reżysera prawdy. Zaczynam. Czasem mówienie prawdy staje się bardzo podniecające. Bardziej niż noc z nową dziewczyną czy gejowski lodzik. Dlatego warto znaleźć w sobie odwagę, choćby miało to trwać tylko 120 dni. Tytus? Przeczytasz nam coś? A co byś chciał usłyszeć? Cokolwiek. Co ty chciałeś mi właściwie powiedzieć?